Ja wpisując twoje imię, nazwisko w wyszukiwarce, można powiedzieć, że no, jakby nie patrzeć, to więcej, że tak powiem, pod stron wyświetla się związane gdzieś tam z Pudelkiem, te pomponiki i tak dalej, te wszystkie magazyny plotkarskie, niż na pierwszej stronie wyskakuje jakiś portali piłkarskich. I tak zastanawiałem się zawsze, z jakiej strony ty chciałbyś być też postrzegany, bo nie ukrywając, no, gdzieś tam piłka nożna, to było to, skąd się wywodzisz, nie? I tak się próbuję zastanawiać właśnie, czy tobie to nie przeszkadza nawet. Nie, nie przeszkadza. Wiesz co, ja to powiem ci tak, bo niestety żyjemy w takich czasach. Też tak jak żyłem na przełomie, żyję na przełomie czasów, kiedy obalenia komunizmu, tak żyję też na przełomie czasów, kiedy media internetowe, gazety tabloidowe weszły bardzo, czasami brutalnie mówiąc, w życie prywatne, w życie prywatne ludzi. I ja kiedyś zasnąć się tego nie spodziewał, że tak będzie, no ale takie są czasy. I widzisz, a z drugiej strony też, no, nikt nie żyje historią. Trzeba pamiętać, że młodzi ludzie, czy młodzi dzisiaj piłkarze, mam na myśli, nie wiem, dzieciaków 8, 10, 12, 15-letnich, wcale nie muszą nas pamiętać, że, bo oni wtedy jeszcze byli dziećmi, albo w ogóle ich nie było, więc takie rzeczy zawsze gdzieś tam idą, jak to się mówi, nie pamięć. Ale oczywiście, że ja jestem reprezentantem Polski i zdobywałem tytuł Mistrzostw Polski, byłem wybierany najlepszym bramkarzem w naszej lidze, więc ogólnie tutaj ja nie mam z tym problemu. Może problemy mają z tym inni, którzy za bardzo właśnie wchodzą w takie ocenę kogoś przez pryzmat tego, o czym powiedziałeś. Tak. Ja jestem zadowolony z mojego życia. To jest dla mnie najważniejsze. Ja w tym cudzysłowie życie po życiu jakoś sobie poradziłem, bo to jest, wydaje mi się, najtrudniejsze dla piłkarza. Tak? A nie ukrywajmy, to, że gdzieś tam w pewnym momencie zaistniałem, dość przypadkowo, bo w show biznesie, bo to było zawsze dla mnie taka odreagowanie moich stresów, mojego życia jako sportowca, to raz na jakiś czas pojawiałem się, chyba jako pierwszy, tak później sobie to analizowałem, z piłkarz w tym świecie właśnie show biznesu. Były na początku sytuacje, kiedy pamiętam, zadzwonił do mnie menadżer, mówi: Radek, bo tam się pytają, czy nie za dużo trochę, bo tu byłeś w jakimś jednym programie, tam gdzieś twoje zdjęcie było w jakiejś gazecie niezwiązanej z futbolem, co dla mnie troszeczkę było śmieszne, bo zawsze wydawało mi się najważniejsze jest angażowanie się na treningach i to, jaką prezentujesz formę, więc myślę, że tutaj trochę taki, wiesz, utarłem szlak, tak? Bo później gdzieś tam niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale też później nie masz świadomości tego, jak bardzo pewne rzeczy są wynaturzane, jak są wykrzywiane. Ja miałem kilka procesów, które wygrałem, czy z gazetami, czy z jakimś portalem, który bardzo mocno gdzieś tam przekroczył linię zdrowego rozsądku, ale dzisiaj mamy taki świat, więc tutaj też nie można się na to obrażać i staram się już od pewnego momentu tylko tyle dawać, ile tak naprawdę sam chcę, żeby to było na potrzeby moja, żeby to nie wymykało się spod kontroli, bo uważam, że jeżeli skąd pomysł chyba na Facebooka, Instagram ludzi, chociaż ja do tego nie jestem akurat za bardzo przyzwyczajony, bo nigdy jakoś nie siedziałem mocno w internecie, ale myślę, że wtedy możesz kreować swój wizerunek, tak? Że już jest mniej tych sytuacji, o których ktoś napisze bez twojego udziału. No dzisiaj a mediami więc możemy być sami tak naprawdę, dokładnie dla siebie, tak, prawda? I to jest też taki, no, coś, co daje nam obecne życie, coś, co pozwala kreować też to, jak chcesz być postrzegany. Oczywiście ja też nie byłem, nie jestem człowiekiem, że będę teraz przypominał o tym, gdzie grałem, jak grałem, jak to jest. Dzisiaj mamy też internet, jeżeli ktoś chciałby bardzo zobaczyć, jak występowałem. Jest nawet, kiedyś widziałem taki film dla Radka Majdana od kibiców, ktoś go złożył. Jest parę fajnych akcji i to jest... To jest moje gdzieś tam kawałek mojego życia. To jest coś, co najbardziej mnie absorbowało. To jest spełnienie moich dziecięcych marzeń. Ja grałem w reprezentacji Polski, pojechałem na Mistrzostwa Świata. Miałem też to szczęście zdobyć tytuł Mistrza Polski i to więcej niż raz. Grałem w klubach zagranicznych, więc to jest okej. Okay. Miałem fajne życie, wiesz, mimo tych stresów, o czym się mówi. Wiesz, bo chodzi o to, że często trenerzy, jako sam klub, trenerzy, menadżerowie bardziej martwią się o piłkarza, który zajmuje się, że tak powiem, rzeczami pozapiłkarskimi ze względu na to, że to będzie wpływało na jego piłkarską formę. I tu może dlatego jest ta obawa, nie? Tak samo kibice mówią, weź ty się zajmij, człowieku, granie w piłkę, nie? To pewnie tak jest, znaczy takie jest podejście, ale to też, widzisz, każdy z nas ocenia kogoś być może na podstawie siebie. Ja zawsze najważniejsze dla mnie było, ja bardzo mocno się angażowałem w bycie piłkarzem, tak? Zaczynając od jakiegoś tam treningu mentalnego, poprzez pracę, naprawdę ciężką pracę na treningu i też dlatego mogłem sobie pozwolić na coś jeszcze, a wręcz to takie było trochę sprężenie zwrotne, że jeżeli robiłem inne rzeczy, to jeszcze bardziej starałem się przykładać, żeby się nikt do mnie nie przyczepił do tego, co tak naprawdę jest moją pracą, czyli bycie piłkarzem, tak? A że to jest pasja przy okazji, to nie traktujesz tego pracy i to wszystko, co jest tak naprawdę wielkie wysiłkiem fizycznym, walką z bólem, walką z kontuzjami, to jest dla ciebie coś, co jednak jest tak dla ciebie ważne, że na nic innego byś to nie zamienił. Ale z drugiej strony, tak jak ktoś powiedział, ja nie mogę się nie zgodzić z kim, że jestem ostatnim człowiekiem
renesansu. Ja uczestniczyłem w projekcie Detrash, kapela rockowa. Ja jestem biznesmenem, mam firmę swoich... To poczekaj, telefon, Radek, ja przerwę, bo chciałem generalnie właśnie powiedzieć, czym ty się zajmowałeś i ty mi powiesz, czym się nie zajmowałeś. Dobra. Bo mam przygotowane nawet, wiesz, i generalnie sobie wypisałem wszystkie rzeczy. I jestem po prostu zaskoczony, że aż tyle tych rzeczy jest. I jest tak, piłkarz, byłeś radnym, gitarzystą, komentatorem, niektórymi rzeczami jeszcze się zajmujesz. Mówiło się o tobie, że jesteś celebrytą, tak? Rzecznik klubu, w piłce plażowej, reprezentacja artystów, dyrektor sportowy, trener bramkarzy, byłeś modelem, masz własną markę perfum, grałeś w teledyskach, miałeś epizody filmowe, taniec z gwiazdami, epizody reklamowe. Powiedz mi, czego jeszcze tutaj brakuje? Chyba jeszcze było o kwestii fundacji, którą też gdzieś tam prowadziłeś? I teraz mam nowy projekt hotelowy. Jestem dyrektorem do spraw swoich apartamentów Warszawia, z ramienia firmy Jodwy Construction. Także cały czas się rozwijam. Jak to jest po prostu niesamowite, nie? Że no człowiek orkiestra po prostu zajmowałeś się wszystkim. Tak. Miałeś jakąś rzecz, która po prostu byłaby dla ciebie, bo wiesz, no, niektórzy chcą zostać w piłce. To jest bardziej coś w tym stylu, że ty szukałeś gdzieś tam swojej jakby takiej rzeczy, którą chciałbyś się zajmować? To było tak bardziej przypadek? Nie, czasami też szukałem energii, czasami szukałem oderwania się od piłki. Na zasadzie oczywiście mentalnym, tak, żeby gdzieś tam odpocząć. W pewnym momencie też zaczynałem o tym myśleć, że jednak moje piłkarskie życie powoli się kończy, jednak trzeba sobie jakoś to życie zorganizować, a nie jest to łatwe naprawdę chyba procentowo większość jednak ma z tym problem niż nie, co robimy później. I to nawet nie czasami przez to, że nie mamy zajęcia, ale przez to, że już nie mamy takiej przyjemności z tego, co robimy. I to mnie najbardziej przerażało, bo to jest takie trochę przekleństwo dla zawodowych sportowców, że stosunkowo szybko idziemy na emeryturę, a później nie możemy się w tym nowym życiu odnaleźć, bo robimy coś, co robimy to, ale nie mamy z tego wielkiego fanu i przyjemności, jakiejś takiej pozytywnej energii, więc tym radnym byłem to epizod, to akurat jak wróciłem do Pogoni, akurat z Robertem Dymkowskim zaangażowaliśmy się, wtedy był projekt Orlik i chcieliśmy, że tak powiem, bardzo mocno postawić dla nadania młodzieży nie tylko boisk, które wtedy były w planie zagospodarowania miasta, ale też sposobu, jak tam funkcjonować, jak to wszystko ma się odbywać, ale później wróciłem, inaczej zmieniłem klub, więc z tego mandatu zrezygnowałem. Kapela Detrash, to zawsze marzyłem o tym, zawsze była to mój bliski świat rock'n'rolla, więc akurat mam przyjaciół, którzy grają w poważnych kapelach i zrobiliśmy swój zespół taki, wiesz, w przyjaciół, bardzo poważni muzycy, robiący utwory dla wielu fajnych kapel ze świata. Natomiast firmę zawsze chciałem jakieś swoją mieć i pozdrowiłem na branżę perfumeryjną i ją cały czas rozwijam. O czym jeszcze tam mówiliśmy. Kapela transportowym również jestem. To jest cały czas, co mnie łączy, że tak powiem, z futbolem. Myślę, że gdyby nie to, że firma Jodwy Construction czy prezes Wojciechowski no niestety w końcu stracił cierpliwość do zarządu miasta Warszawy. I kompletnie mu się nie dziwię, bo na jego miejscu straciłbym chyba dużo wcześniej, bo ile można, wiesz, pompować kasy w coś, co jest cały czas deficytowe, a nie możesz nawet doprosić się nie pieniędzy, tylko pozwolenie na to, żebyś mógł wybudować stadion, żebyś mógł zagospodarować, żebyś mógł płacić do miasta kilka milionów rocznie, bo takie są opłaty za dzierżawę, a jednak nikt nie chciał Polonii pomóc i w końcu on stracił cierpliwość. Gdyby tak było, pewnie dalej bym w tej piłce pracował, bo w Polonii akurat, jeżeli chodzi o moje zajęcie, to rzecznik prasowy, to ja nie byłem rzecznikiem. Ja spełniałem tylko przez jakiś moment, dopóki nie znaleźliśmy nowego, bo jeden został zwolniony, a później nie było kogoś na jego miejsce, więc prezes poprosił, żeby to był kilka ja. Kilka osób generalnie, znaczy kilka osób, w sensie gdzieś tam w sieci też krąży mimo wszystko, że trochę zarzucają tobie, że te stanowiska były trochę tworzone pod ciebie. Nie, ja byłem, słuchaj, na początku byłem dyrektorem sportowym i co się stało, jak byłem dyrektorem sportowym, to wtedy właśnie był ten moment, że tam kilka razy poszedłem na konferencję prasową, bo nie mieliśmy tego rzecznika. Natomiast skąd się wzięło to, że byłem trenerem bramkarzy? Jak przyjechał do nas, święcie pamięci już to, bo ponieważ nie żyje, fantastyczny człowiek i trener z Markiem Van Hintumem, Holendrzy. Ja po nich pojechałem jako dyrektor sportowy na lotnisko, prowadziłem ich po obiekcie i nie wiem, jak to się stało, słuchaj, że na kolacji wieczorem oni poprosili prezesa, żebym ja został trenerem bramkarzy, no bo gdzieś tam dowiedzieli się o mojej przeszłości, że byłem bramkarzem, ale gdzieś tam złapaliśmy fajną, słuchaj, energię, fajną chemię przez ten jeden dzień, który razem spędziliśmy Dziwne, żebyś został trenerem napastników, będąc bramkarzem. Tak, ale wcale nie musieli tego proponować mnie, tym bardziej, że jasne, ktoś tam trenerem bramkarzy wtedy był. I ja mówię, okej, wiesz, bo to też jest coś takiego, jeżeli oni to zaproponowali, to widocznie na jakiejś zasadzie, więc ogólnie stąd się wzięło, że zostałem trenerem bramkarzy, no i już byłem nim później do końca, tak? Ja myślę, że jakby ta Polonia cały czas była w ekstraklasie, to cały czas bym w niej pracował, bo dobrze się tam czułem i mówię, zabrakło tylko porozumień na linii klub-miasto. A
późniejsze rzeczy, które robimy, no to wiesz, też nie lubię się nigdzie pojawiać na siłę. Ja nie będę chodził do kogoś, wiesz, przypodobywał się, żebym dostać pracę, czy będę próbował, wiesz, gdzieś tam zaznaczać, że jestem. Uważam, że albo ktoś pewne rzeczy widzi, albo nie. I z tym też najmniejszego problemu nie mam. Dlatego nigdy nie uzależniałem się tylko i wyłącznie od jednej dziedziny życia. Nigdy nie chciałem, żeby po zakończeniu kariery moje życie było uzależnione od ludzi, którzy będą decydowali i mieli wpływ na to, co w moim życiu się wydarzy. Nigdy nie chciałem sobie na to pozwolić, więc zawsze chciałem mieć parę, jak to się mówi, źródeł i utrzymania, i możliwości, i pracy, i jakiegoś sposobu na życie, ale też ciekawości, takiej czystej ludzkiej ciekawości, bo ja generalnie, dla mnie odpowiedzi przez cały dzień na pytania do Sportowe Gazety, dlaczego wygraliśmy, a dlaczego przegraliśmy, a czy wygramy następny mecz, a w ogóle to jak to się stało, że go nie wygraliśmy, były zbyt banalne. I dlatego uważam, że życie jest dużo ciekawsze, dużo szersze i horyzonty są naprawdę fantastyczne, tylko trzeba gdzieś tam zrobić ten krok i nie bać się, nie wstydzić i cieszę się dzisiaj, bo z perspektywy czasu to i mogłem zrobić kilka reklam i mogłem zaistnieć w różnych innych światach i gdzieś tam się nie zamknąłem tylko i wyłącznie w świecie futbolu. Nawet dla niektórych być może się od niego oddaliłem, ale nie zmniejsza to mojej fachowości. Ja dalej mógłbym być trenerem bramkarzy, dalej mógłbym pracować, wiesz. Ale na razie sobie daję jeszcze na to czas i jeszcze pewnie do futbolu tak na poważnie wrócę. Jest taka szansa, że Radek Majdan będzie w tym świecie piłkarskim cały myślę, czas. Myślę, że tak, ale tak jak mówię, na razie mam co robić i sprawia mi to przyjemność. Dużo ci daje współpraca z Józefem Wojciechowskim jako prywatnie, w sensie wykorzystujesz jakby te rzeczy, które on ci przekazuje ewentualnie, czy podłapałeś jakieś ciekawe właśnie z tym się znam od lat i przede wszystkim dobrze dogadywaliśmy się chyba przez ten cały czas z Józefem Wojciechowskim, ponieważ jeżeli on nie lubi, jak ktoś go ściemnia, nie lubi, jak ktoś zrobi źle i próbuje wytłumaczyć, że to nie jest moja wina, tylko wszystkich dookoła, tak? Więc nigdy z tym nie mieliśmy problemu. Nawet jeżeli coś tam nie zagrało, to zawsze powie, dobra, no to okej, no moja wina i wszystko, tak? I nie lubi czuć się po prostu oszukiwany, więc zawsze nasze relacje były szczere, jakieś takie, wiesz, przejrzyste i w związku z tym zawsze miał do mnie zaufanie, bo to, że ja się pojawiłem na jakimś nowym stanowisku, też wiązało się z tym, że jednak prezes mi ufał, tak? Bo mógł na to stanowisko zatrudnić każdego. Stać go było naprawdę na wszystkich, kogo by chciał zatrudnić, ale ufał mi, ufał moje kompetencje i szczerość, i życzliwość, i zaangażowanie. Więc do dzisiaj mamy ze sobą, jak się mówi, kontakt i też dlatego ja go wspierałem, bo wiedziałem, że jeżeli miałby się znaleźć w nowej funkcji, to nie jest tak, jak ktoś mówi, bo on zniszczył Polonię. To dla mnie jest absurdem. To tak jakbyśmy za rok zadzwonili, mieli pretensje do pana Cupiała, że Wisła upadła, ponieważ sprzedał ją rok wcześniej, prawda? Więc to też jest wyolbrzymianie wielu sytuacji, które były, a które takie są chwytne i medialne, żeby kogoś tam zdyskredytować. Więc jest to na pewno niesamowity biznesmen. Powiem ci, już nawet nie ja rozmawiam z ludźmi z firmy JW, naprawdę dyrektorami, którzy są bardzo poważnymi ludźmi, którzy są, no, stwierdzają, że jednak o wszystkich ich przewyższa. Pomysłowością, lotnością w tych takich sprawach stricte biznesowych to ma naprawdę bardzo szeroko otwarty umysł i stąd widziałem też właśnie jego jako człowieka, który mógłby pewne rzeczy z biznesu przenieść do Polskiego Związku, ponieważ jeżeli mówimy o 160 milionach, czyli mówimy, że to jest poważna korporacja mająca naprawdę duże środki, tylko czasami też trzeba wiedzieć, jak te środki wydać. Ale nie jest tak, że generalnie Józef Wojciechowski ma takie tendencje do, że tak powiem, chciałby robić wszystko i wszystkim się zajmować, czy mimo wszystko nie zleca jakieś, że tak powiem, zadania swoim jakimś pomocnikom? Wiesz, oczywiście, że ma jest rada nadzorcza, ma grupę ludzi, którzy gdzieś tam go wspierają, ale jeżeli chodzi o strategiczne decyzje, to chodziło, wszystko, wiesz, w piłkarskim świecie mimo wszystko. A jeżeli chodzi ci o akcję z PZPN-em, nie, bo to ktoś jego poprosił. To nie jest tak, że on nagle wymyślił sobie, będę prezesem PZPN-u. Nie. Po prostu grupa ludzi, która uważała, że zmiany są potrzebne, że kiedyś ten sukces reprezentacji się skończy i może czas też... Ale grupa ludzi, to mówimy o kim? No nieważne, bo na pewno byli to ludzie z polskich klubów i gdzieś działający w strukturach. I zaproponowali po prostu kandydaturę Józefa Wojciechowskiego. Czyli wysłuchał jakby głos ludu, można powiedzieć. Nie, no, przeszedł, przeanalizował sprawę. Stąd też było jego wyjście, bo ktoś, kto powiedział, że jest za nim, głosował przeciwko, więc to też jest takie trochę... W ten sposób, bo tu jeszcze wracam do tego powrotu, więc jego wyjścia, bo niestety, no jest to po części zakłamany świat, co mnie przeraża, powiem ci, bo ja rozumiem, że w życiu każdy z nas dba o siebie i o swój interes, ale jeszcze jest, jak to się mówi, to lustro, które patrząc w nie, trzeba albo się wstydzić, albo mówić, naprawdę cieszę się, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem, poprzez
to, jakim jestem człowiekiem. I ja tak żyję i jest mi z tym bardzo dobrze. Jeżeli mam o kimś zdanie, to mogę mu to powiedzieć, a jeżeli nie, to też nie staram się na siłę oceniać wszystkich, tak? Bo uważam, że każdy z nas też ma prawo do tego, żeby się pomylić. Ale jeżeli ktoś mówi 4 razy, z czego 3 razy słyszę w mojej obecności, nie, jestem z tobą, a później podnosi jako jeden z pierwszych rękę, to... No to już jest jego problem, może tak. No i... Radku, wiesz co, no generalnie u ciebie jest tyle wątków, które można było zaczepić, prawdopodobnie moglibyśmy tutaj gadać do rana. Ja bym ciebie poprosił, mam tutaj piłkę schowaną, ja sobie pozwolę ją wyciągnąć, byś mi się podpisał na tej piłce, bo zawsze zbieram podpisy. Jest tam z tyłu. Nie, aha, bo ja mam, wiesz, flamastr. Dobra, więc jak mógłbyś mi się podpisać tutaj na piłeczce, gdzieś się wcisnąć, ponieważ tu już coraz mniej miejsc. Ja się pożegnam z widzami. Mam nadzieję, że podobała wam się rozmowa. No, Radek naprawdę ma tutaj pewnie mnóstwo jeszcze historii. Może jeszcze spotkamy się z nim drugi raz po prostu i zaczepimy go jeszcze o inne tematy. Ja bardzo tobie dziękuję za rozmowę. Wam również dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam oczywiście do innych wywiadów, które też są na moim kanale. Zapraszam na swojego Facebooka, zapraszam na Twittera, na którym też gdzieś tam czasem staram się komentować pewne bieżące sprawy. No i oczywiście no, oglądajcie kolejne odcinki, kolejne wywiady. Zapraszam oczywiście na swój kanał, żebyście tam zostali, subskrybowali, lajkowali, czy co teraz można tam z tym zrobić. Także dzięki i do zobaczenia. Dzięki, Radku. Dzięki. Proszę bardzo. Dzięki.